szanse są serio zdekazwariowane. Jedynym lekarstwem jest to spotkanie w ciszy na rozmowie, co robić, jak żyć. Prosimy cię, powiedz, w dzisiejszych czasach potrzebny ten balsam, człowieku, wiedz, że to co najpiękniejsze to dusza, wnętrze. Nosisz w sobie to Boże sanktuarium. Odrzuć używki, kadzidło czy valium. Życie, codzienność, brakuje tchu. Dbaj o to miejsce, gdzie mówi sam Bóg. Dziś coraz bardziej potrzebne tak często. Z góry wsparcie, przyznaję otwarcie. Istota ludzka jest tak skonstruowana, że chce kochać i być kochana. Obraz Pana, zobacz, wyryty w duszy. Potrzeby Boga, tego nikt nam nie zagłuszy. Zagłuszysz, to jest wyryte głęboko w duszy. Wołanie o dobro, miłość, wolność, szacunek, prawdę. Dzięki ci Boże za łaski każde. Tego nie zagłuszysz, to jest wyryte głęboko w duszy. Wołanie o dobro, miłość, wolność, szacunek, prawdę. Dzięki ci Boże za łaski każde. Czasy szybkie, brutalne, ej, mów co chcesz, dobra, piękna wiary. Duszy swej strzeż, dobrze wiesz, ważny jest nasz wewnętrzny pokój. Myśli przy Bogu jak najczęściej lokuj. Nie stój z boku, toczysz różne walki. Są piękne momenty, ale są też upadki. Masz zadatki, by nie być tchórzem. Powtórz sobie za świętym Mateuszem rozdział 5 i kazanie na górze. Błogosławieni idący za Chrystusem. Warto tak żyć, by nie być lamusem. Mieć czystą duszę i piękne wnętrze. Oni chodzą po ziemi, ty bądź na piętrze. Wybieraj co lepsze i miej połapane. Czasem wbrew wszystkim idź za Panem. Ilekroć się pomodlisz, wierz mi, wygrałeś. Tego nie zagłuszysz, to jest wyryte głęboko w duszy. Wołanie o dobro, miłość, wolność, szacunek, prawdę. Dzięki ci Boże za łaski każde. Tego nie zagłuszysz, to jest wyryte głęboko w duszy.